Ale mocno to zaszkodziło? Ja nie wiem, że tam... Może to się mam brać, no to wiesz, ale to jest jakiś taki pęd. Nie może tam jest głośno. Nie wiem, zaraz ci odpowiem. Zatrzyj szybę. Tylne koło. Bliżej podjeżdżam. Nie, jedź. Przednia szyba. Nic to nie da, bo tam dalej następne leży. Dzisiaj 20 minut przed godziną 13 tornado przeszło przez centrum Suwałk. Jeszcze nie wiemy, jakie są dalsze uszkodzenia. Dzwoniąc do dyżurnego komendy policji, dowiedziałem się, że już było 6 zgłoszeń uszkodzonych samochodów przez padające drzewa. Jesteśmy na ulicy Noniewicza. Cała ulica Noniewicza usłana jest gałęziami i konarami drzew. Nie mogą tędy kursować autobusy. Na MDK-u nie istnieje już część dachu. Dach jest zerwany zupełnie, aż do podstawy, razem z ociepleniem. Tutaj widać tych uszkodzeń najwięcej. Deski leżą kilkanaście metrów dosłownie od budynku. Będziemy próbowali dowiedzieć się, jakie jeszcze są uszkodzenia w Suwałkach i gdzie, w którym miejscu są nieprzejezdne drogi. Ulica Noniewicza w tej chwili nie jest przejezdna. Kierowca autobusu komunikacji miejskiej sam próbuje usunąć uszkodzenia i pomagają mu w tym pasażerowie autobusu, żeby droga była przejezdna i żeby można było jechać dalej. I teraz korzystam. O! Tam jest Daszek pod tym. Ja tam właśnie pojadę teraz. Ale to też...
Lecie czy dziecię, no równo szarpiesz. Dowolnie. Mówię, że szarpiesz. Tak jestem. Nie szedł. A wiesz, nie szedł. Tak. Nie szedł. Ja straszę się do tego. Gałęzie otrzyma. Ale tak, to będzie to.